Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na film o tym, co polecam kupić na promocji minus 55% w Rossmanie. Jak wiecie, promocja zbliża się. Zaczyna się już chyba 16 kwietnia dla członków VIP i 19 dla klubowiczów. Dawno takiego filmu nie nagrywałam, trochę tych kosmetyków przybyło. Nie będę się oczywiście powtarzać, nie będę mówić o tych kosmetykach, które kiedyś pokazywałam. Tamte cały czas lubię, ale pojawiły się nowe, fajniejsze perełki, także co, nie przedłużam. Zacznę może od bazy, bo mam tutaj fajną bazę, bazę serum. Jest to Vibo Unicorn Tears Face and Lip Primer. Wydaje mi się, że to nie była edycja limitowana i ta baza jeszcze jest. Jeżeli tak, to naprawdę musicie ją kupić. To jest fajna taka baza nawilżająca. Jeżeli macie bardzo tłustą skórę, to też może Wam zastąpić ta baza krem. Ja lubię oczywiście stosować i krem, i bazę, więc to jest jako taki mój drugi krok nawilżający pod makijaż. Naprawdę fajnie wygląda, ładnie pachnie. Ta skóra jest potem taka napięta. Świetny kosmetyk, więc teraz przy okazji w ogóle tego filmu pokażę Wam te perełki, które lubię z drogerii Rossmann, które są tam dostępne. Także pierwsza rzecz to ta baza serum z Vibo. Kolejna rzecz to podkłady. Jednym z nich, które bardzo polubiłam i też kupiłam przy okazji ostatniej promocji, albo przedostatniej, jakoś tak, jest to Miss Sporty Perfect to Last 24 Hour podkład Life Proof Full Coverage Foundation. Ja mam go w odcieniu 100 Ivory i to jest idealny odcień dla mnie. Może on teraz wygląda, jakby był trochę za ciemny, ale jest idealny. To jest podkład, który świetnie wygląda na skórze. Nie jest za ciężki, ma naprawdę dobre krycie. Daje takie uczucie też nawilżenia na skórze, więc to nie jest podkład wysuszający. Będę go musiała ponownie kupić na tej promocji, bo tak bardzo, bardzo go lubię. Fajne krycie, wygląda tak naturalnie na skórze, nie tworzy efektu maski. No ładnie, naprawdę fajnie, lekko wygląda na twarzy. A drugi podkład, którego teraz tu nie mam przy sobie, bo wykończyłam go właśnie, jest to podkład Bourjois Healthy Mix. Uwielbiam. Ja już wykończyłam, nie wiem, kilka opakowań tego podkładu. Uwielbiam ten podkład na co dzień. Jest fajnie taki rozświetlający, długotrwały, jak na moją tłustą cerę. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, tak świeżo. No co można chcieć więcej na co dzień? Naprawdę go uwielbiam. Dwa korektory również mam Wam do polecenia. Po pierwsze, uwielbiany przeze mnie Lovely Liquid Camouflage. Ja mam chyba go w odcieniu 01. Ten korektor wyjęłam po prostu już z denka, bo go właśnie wykończyłam i musiałam go wyciągnąć, żeby Wam pokazać. Fajne krycie, jak na tak tanią markę Lovely. No krycie jest genialne, korektor długo się utrzymuje pod oczami, nie wygląda ciężko, no jest świetny i też go kupię ponownie. A drugi korektor to jest też taki korektor, który lubię używać zimą, żeby też nie obciążać tak tej okolicy, albo jak chcę zrobić lekki makijaż, to jest Instant Anti-Age The Eraser Eye. Ja mam teraz aktualnie w odcieniu light, ale też używałam ivory, jeżeli się nie mylę, taki bardziej różowawy. No to jest genialny korektor. Mnóstwo ludzi o nim trąbi, że jest świetny, ja to zdanie podtrzymuję, jest naprawdę genialny. Lekko wygląda pod oczami, ale ma naprawdę fajne krycie. Byłam naprawdę zaskoczona, kiedy go nałożyłam pod oczy i te sińce praktycznie były w całości przykryte. Naprawdę bardzo go lubię. Na przykład też nałożyć go na całą, prawie całą twarz, jak chcę zrobić sobie taki lekki makijaż. Nałożę go tylko pod oczami, na brodę, nos i ta twarz wygląda, jakby była taka naturalna, bez makijażu. No, prześwietny. Dobra, to jak jesteśmy już po podkładzie i korektorze, to czas na puder. Pierwszy puder, jaki chcę Wam polecić, to Rimmel Insta Fix and Matte Translucent Powder. Puder, którego używam do poprawek,
albo właśnie też kiedy chcę zrobić sobie szybki makijaż. Fajny puder utrwalający, nie wybiela skóry, matujący. Coś w stylu tego pudru Stay Matte od Rimmela, ale on nie jest takim bardzo matujący, że ta skóra wygląda na kredową wręcz. Po tym pudrze skóra jest fajnie taka wyblurowana, wszystkie pory są niewidoczne. Coś w rodzaju tego z Laura Mercier, no ten puder jest naprawdę fajny. No i drugi, którego używam codziennie, to puder Photo Ready od Vibo. Ta wersja sypka. To jest też coś podobnego właśnie do tego pudru z Rimmela, tylko że w formie sypkiej. Też właśnie fajnie tak ujednolica tą cerę, matuje, fiksuje. Ta skóra jest właśnie taka gładka. Przedłuża również trwałość makijażu. Świetny puder, naprawdę. I też kupię ten puder ponownie. Pokażę Wam jedną paletę do konturowania, którą bardzo, bardzo lubię, ale o niej już trąbiłam mnóstwo razy. To Vibo I Choose What I Want Custom Palette. I najbardziej, jak możecie zobaczyć, z tej paletki uwielbiam bronzer i rozświetlacz. Właśnie to są moje ulubione produkty z tej paletki. Rozświetlacz swego czasu używam namiętnie, fajnie pachnie. No i bronzer jest przegenialny, to jest idealny puder do konturowania. Używałam tego produktu głównie zimą. Rozświetlacz i bronzer z tej palety są śliczne. Ten róż tak samo, bardzo ładny. No jeżeli nie wiecie, jaką paletę do konturowania sobie sprawić na tej promocji, to na pewno właśnie ta. No i już takie stricte produkty do ocieplania twarzy, do konturowania. To fajnie do konturowania na przykład sprawdzi się Lovely Golden Glow. Ja mam go w odcieniu Cool Brown. I to jest taki idealny właśnie z półki drogeryjnej puder do konturowania. Jeżeli właśnie chcecie mieć jakiś taki puder kompaktowy do konturowania, to właśnie ten. Nie jest ani zbyt siny, ani też zbyt ciemny. Naprawdę fajnie wygląda. Może ja Wam delikatnie pokażę, jak by wyglądał, bo trochę mi brakuje teraz na policzkach konturu. No popatrzcie, on tak fajnie, delikatnie wzmacnia ten kontur. Więc jeżeli czegoś poszukujecie z drogerii do konturowania taniego, to ten bronzer z Lovely Golden Glow w odcieniu Cool Brown. A jeżeli szukacie takiego pudru typowego do ocieplenia twarzy, to ten. Beach Cruiser od Vibo HD Body and Face Bronzer i szczególnie ten w odcieniu Cafe Crema. Tego też używałam latem namiętnie. To jest taki właśnie bronzer ze złotymi drobinkami. Muszę go, wiecie, do czego porównać? Do bronzera z Narsage. Zobaczę, czy on jest taki sam. To jest bardzo jasny odcień bronzera tutaj. Jasny odcień, ale w ciepłych tonacjach, więc będzie naprawdę fajny latem do ocieplenia twarzy. Także ten duet jak najbardziej polecam Wam, żeby wykonturować sobie policzki, czyli puder do konturowania i bronzer. Naprawdę fajne produkty. Jeżeli chodzi o róże, to nie mam za bardzo Wam dużo do polecenia. Jedynie co, to bardzo polubiłam się z tą paletką od Maybelline Master Blush. Szczególnie używam tych trzech pierwszych produktów. Zatem tak nie bardzo, no to jest, jak widzicie, bardzo ciemny róż, ale te trzy pierwsze produkty fajne. Najładniejszy chyba jest ten róż tutaj, używam go bardzo często, fajnie tak wygląda na ciepłej karnacji z żółtymi odtonami. Ten znowu jest dla mnie za chłodny, ale też wygląda bardzo fajnie, więc z róży jedynie tę paletkę bym Wam poleciła. A rozświetlacze
No to wiecie, że Lovely ma fajne, Vibo ma fajne rozświetlacze, ale te wszyscy znają. Ja chcę Wam pokazać dwie paletki, o których bardzo mało się mówi. Paletka L'Oreal La Vie en Glow. Ta paletka wiem, że swego czasu była popularna, dużo osób ją poleciło, ale też nie zrobiła chyba jakiejś takiej furory dużej. Fajna paleta, naprawdę, rozświetlacze. Te trzy jasne tutaj odcienie zmieszane ze sobą naprawdę wyglądają cudownie. To jest taka paletka suchych rozświetlaczy, więc trzeba jej naprawdę dużo nałożyć. Ich dużo nałożyć. Fajnie wyglądają, naprawdę ją lubię. Ale jak się ma tyle rozświetlaczy co ja, no to rzadko się po nie sięga. Bardzo lubię tę paletę, aż w szczególności już na promocji w Rossmanie naprawdę opłaca się ją kupić i wtedy właśnie rzeczywiście polecam Wam na nią polować, bo jest droga, a rozświetlacze naprawdę fajne, więc oprócz tych popularnych z Vibo, Lovely, polecam Wam też tą paletę z L'Oreal albo paletkę z Rimmel Highlighting Palette. Używałam też ją w czat make-upie, bardzo ją lubię, naprawdę te rozświetlacze są fajnej jakości, dają duży glow na policzkach. To nie jest taki typ rozświetlacza, jak był w tej palecie do konturowania od Rimmel. Naprawdę bardzo fajne rozświetlacze. Może ten najciemniejszego używam najmniej, te dwa razem na przykład połączone, to dają super efekt. Tę paletkę też dorwałam na promocji w Rossmanie i naprawdę bardzo, bardzo ją lubię i polecam. I ostatnie rzeczy, jakie chcę Wam pokazać, to tusze do rzęs i produkt do brwi. O tym na pewno już słyszeliście, dużo osób go poleca, ja również. Jest to Eyebrow pomada do brwi od Vibo w odcieniu blond. To jest fajny taki chłodny odcień blondu, jasny odcień do brwi, który też zbyt nie przyciemni, ale zobaczcie, jak on już pęka, więc będę go musiała niestety czymś rozcieńczać, żeby się nim malować. Fajna, fajna pomada do brwi. No i dwa tusze. Jeden, o którym już Wam mówię non-stop, ten już pójdzie niestety do kosza, do dęka, bo jest wysuszony. Max Factor 2000 kalorii, uwielbiam go, już tyle razy o tym tuszu mówiłam. Fajnie pogrubia rzęsy, nie kruszy się, nie robi mi pandy pod okiem, fajny. I ostatnio też polubiłam się z tym, jest to Volume Drama od Vibo. Używam aktualnie tego tuszu i on nie wysycha, a używam go już bardzo dużo, bardzo długo. Daje taki efekt mocno zagęszczonych i wydłużonych rzęs, również się nie kruszy i nie robi mi właśnie takiego efektu pandy. Też bardzo, bardzo lubię ten tusz. Okej, to tyle jeżeli chodzi o ten film, także pokazałam Wam perełki, które polecam Wam kupić na promocji minus 55%. O tych kosmetykach w sumie chyba rzadko tutaj na kanale mówię, ale naprawdę bardzo je lubię. Po kilka rzeczy nowych sięgnę, bo mam całą listę już przygotowaną, ale też jak Wam mówiłam w trakcie tego filmu, kilka rzeczy też odkupię. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i widzimy się w następnym filmie. Pa!